Cześć kochani, czy ja to nagrałam, czy nie nagrałam? Dobra, nagrałam. Cześć kochani, witam was gorąco po dłuższej przerwie na moim kanale Dorota's Freaks. Długo myślałam, z czym tu przyjść do was po projekcie Halloween i pomyślałam sobie, że przyda się taka mała rozgrzeweczka kreatywna. Ja trochę do was pogadam, a jednocześnie będzie makijaż i okazja do tego, żeby się trochę znowu wdrożyć w to nagrywanie i gadanie. Otóż pomyślałam sobie, że fajnie by było w dzisiejszym makijażu wykorzystać coś z nowości, które ostatnio dostałam do przetestowania, a że zbliża się okres świąteczny, więc najlepszą ku temu nowością będzie po prostu kalendarz adwentowy. I tak, wykonam dzisiaj makijaż w całości tymi właśnie produktami, które znajdują się zamiast czekoladek w tym kalendarzu. Nie wiem natomiast w ogóle, co z tego stworzymy, bo tak naprawdę dopiero muszę wszystko zobaczyć, pomacać, zdecydować. Myślę, że będę chciała, żeby nie był to taki typowo użytkowy makijaż, ale co z tego dokładnie wyjdzie, to nie wiem. Dlatego jedno jest pewne, że będzie to jedna wielka improwizacja. Sobie troszeczkę odsunę kadr, żebyście mogli całość zobaczyć to cudeńko. Ilustracje są tutaj po prostu przecudne, a szkoda otwierać i niszczyć. Jeden, jeden, gdzie jest jeden? Aha! O! Czyli są po kolei, nie są w ogóle wymieszane. Dobra, ułatwia to sprawę. To wcale nie jest łatwe. Chyba będę sobie pomagać pęcetą. O. A teraz słuchajcie, wykorzystam nieco inną perspektywę i otworzymy już sobie szybciutko w pozostałe okienka. Tak to jest, jak się robi jedną ręką. Na samym końcu 24. Pam, pam, pam. No i tak kochani, jak widzicie, cały kalendarz już pootwierany i oto co się w nim znajdowało. Otóż mamy tutaj trzy rozświetlacze, jeden mały róż w bardzo ładnym odcieniu, sześć cieni. Po cichu, szczerze mówiąc, liczyłam na może coś bardziej intensywnego, skoro ma z tego powstać taki spontaniczny, improwizowany makijaż. Liczyłam na coś bardzo artystycznego, ale myślę, że z tego również coś fajnego powstanie. Już mi coś kiełkuje w głowie, więc zaraz wam to przedstawię. No i oczywiście sporo, sami sobie policzycie ile, ale w każdym razie sporo malutkich produktów do ust. Są to pomadki płynne i nie tylko płynne. Są tutaj też błyszczyki i olejki. No cóż, słowo się rzekło, także do dzieła. I już wszystko wiemy, co tam było w środku. Mi już w głowie oczywiście jakiś pomysł kiełkuje, natomiast bardzo chciałabym, żeby to było takie właśnie spontaniczne, więc nie planuję za dużo. Ja zdecydowanie widzę tutaj potencjał do jakichś takich zimowych, chłodniejszych klimatów. Nie będzie to może królowa śniegu, ale myślę, że nią się właśnie będę inspirować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bądźcie dla mnie łaskawi. Dajcie oczywiście znać, jak według was poradziłam sobie z tym wyzwaniem, do jakiego makijażu was zainspirowałyby te produkty. Ja tak trochę przeciągam, bo boję się zacząć malować, boję się, co z tego wyjdzie. Robię demakijaż i malujemy. No i oczywiście dodam, że żeby było wszystko tip-top, to wszystko to, czego brakuje w tym zestawie kosmetyków, czyli podkład, tusz do rzęs i wszystko, co potrzebne do takiego wykończenia już makijażu, to sobie dodam. A co? Wolno mi.
Twarz już mam przygotowaną, jest na niej baza, podkład, korektor, puder. Teraz nakładam bazę pod cienie do powiek. Jest to glitter primer z NYX-a, wklepuję ją i zaczynamy zabawę. Na pierwszy ogień idzie taki neutralny, cielisty cień, który ląduje na całej powierzchni między brwią a załamaniem powieki. Następnie sięgam po taki głęboki, fioletowo-bordowy odcień i nim wyrysowuję takie właśnie sztuczne załamanie powieki, czyli troszeczkę powyżej mojego naturalnego załamania, tam gdzie możecie dotknąć sobie, jest kość oczodołu. Ten łuk nie zaznaczam taką twardą kreską, tylko dobrze sobie blenduję, rozmiękczam to, żeby mi się ten kolor połączył dobrze z kolejnymi kolorami, które dodam. A następnym będzie ciepły, jasny dosyć brąz, który tworzy mi taką mgiełkę nad tym fioletem, który wcześniej dodałam, zmiękcza go, ale jednocześnie wyciągam go w takie dosyć dramatyczne kocie oko. Czegoś mi tam jeszcze brakowało, więc sięgnęłam po róż, który znalazłam w tym zestawie i on mi ładnie te kolory po prostu ze sobą połączył. Ten cień, który tu widzicie, może nie widać tego tak w kamerze, ale on jest przepięknie mieniącym się cieniem z takimi delikatnymi drobinkami. I ten odcień umieszczam na centralnej części powieki, łącząc go delikatnie z tym najciemniejszym kolorem, ale zostawiam na środku miejsce niepomalowane. Na to miejsce nakładam bardzo jasny korektor. Jednocześnie precyzyjnym pędzelkiem odcinając załamanie powieki, czyli robię po prostu w tym miejscu cut crease. Jeszcze raz sięgam po ten cień z drobinkami, łączę sobie to przejście, które namalowałam z całą resztą, a już na samą centralną część powieki nakładam delikatny pastelowy róż, który również znalazł się w tym zestawie. Kiedy ta centralna część powieki jest już w miarę dopracowana, wracam sobie do tego, co ją otacza. Przede wszystkim przyciemniam sobie tą całą okolicę i dobrze łączę sobie ją z resztą cieni. Brakowało mi jednak jeszcze jakiegoś chłodnego elementu, więc chłodny grafit ląduje jeszcze na górnej powiece, łącząc wszystkie odcienie ze sobą i ten sam grafit oczywiście kładę na dolną powiekę. W ten sposób lepiej mi po prostu koresponduje dół z górą i się tak nie odcina. W tym samym celu właśnie, żeby dół z górą się bardzo nie odcinały, ten grafit rozcieram jeszcze odcieniem Whipped Mocha, no i oczywiście jeszcze dół z górą łączę za pomocą tego najciemniejszego cienia. Jasno-różowy cień ląduje jeszcze pomiędzy wewnętrznym kącikiem a tą szarością grafitem, natomiast na sam wewnętrzny kącik nakładam rozświetlacz mieniący się na taki chłodny niebiesko-fioletowy odcień. Nakładam go naprawdę obficie, żeby dał tutaj takiego kopa mojemu makijażowi. Poza kamerą przyklejam rzęsy, nakładam biel na dolną linię wodną oraz oczywiście robię brwi. Następnie kolej na róż, który troszeczkę zastąpi mi również konturowanie, ponieważ produktu do konturowania nie było, więc postanowiłam go również nie używać, ale uważam, że róż tutaj całkowicie wystarczył. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to zostaję przy tym chłodnym odcieniu. Uważam, że tutaj taki kontrast z moją ciepłą skórą jak najbardziej jest wskazany przy tym makijażu. Nakładam go oczywiście na szczyty kości policzkowych, zahaczam jeszcze o sam policzek, o to miejsce, w którym mam róż, no i odrobinę nad wargą. Ja trochę przesadziłam i wyglądam, jakbym miała mleko nad wargą, ale później troszkę tego zetrę. Pomyślałam, że mam idealne kryształki, pięknie mieniące się na wszystkie kolory, które znajdują się w makijażu, więc no, tego elementu jeszcze brakowało. Przyklejam je na klej do rzęs, zwracając tylko uwagę na to, żeby były umiejscowione idealnie pod źrenicami. Jeśli chodzi o usta, to nie byłam przekonana, jaki odcień na nie położyć. Zdecydowałam się na odcień Wiena, bardzo chłodny, taki róż, coś pomiędzy różem a fioletem i był to niewypał. Odcień zdecydowanie za chłodny i za jasny do mojej karnacji i do tego makijażu, ale na szczęście sytuację uratowała pomadka płynna w odcieniu Sleep. Poprzedniej nie zmywałam, nałożyłam jedną na drugą, obie doskonale się połączyły. W centralnej części ust pozwoliłam na to, żeby ten chłodniejszy odcień spod spodu troszeczkę prześwitywał. I koniec końców jestem zadowolona z tego, jak wyszły te usta.
I tak, to jest właśnie makijaż, który udało mi się skomponować prawie w całości z kosmetyków, które znalazłam w kalendarzu adwentowym od NYX Cosmetics. Ten zestaw kosmetyków, który tam się znajduje, powiem Wam szczerze, jeśli chodzi szczególnie o cienie, róże i rozświetlacze, to jest naprawdę sensowny zestaw i można z niego na pewno skomponować wiele fajnych makijaży. Jeśli chodzi o produkty do ust, to może już niekoniecznie jest tam sporo zbędnych pozycji jak dla mnie, ale jeśli chodzi o wrażenie ogólne, to ten kalendarz zdecydowanie ma ode mnie łapkę w górę. Dajcie oczywiście koniecznie znać, jakie są Wasze wrażenia i widzimy się oczywiście w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buźka!